Cześć, dzisiaj taki temat. Mam problem z myszką moją od komputera. Klikam lewym klawiszem myszy, nic się nie dzieje. Prawym klawiszem, jeżeli kliknę, no to normalnie tutaj mi się opcje otwierają, mam do nich dostęp. Coś jest nie tak z tą myszką. Taka myszka. Postaramy się ją rozebrać, no i zobaczymy, może da radę ją jeszcze naprawić. Ok, akcja przeniosła się do garażu. Ja rozbiorę teraz tą myszkę. Wyjmę z niej baterię. Pod ślizgaczami powinny znajdować się śrubki, także je trzeba odkleić. Ale jednak nie pod wszystkimi. Tu nie ma. Tu jest. Tutaj też czuję wgłębienie. A tutaj nie bardzo. Dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj nie ma. Dobra, chyba jest tylko skręcone na dwie śruby. Zaraz zobaczymy. Tutaj jeszcze zerwę tą taśmę dwustronną, na którą był przyczepiony ten ślizgacz. No i myszka praktycznie już sama się rozkłada. Górę odkładam. Będzie mnie interesowała ta część, a konkretnie płytka. Odepnę sobie tutaj ten kabel od zasilania. Też to sobie odłożę na bok. I muszę się przyjrzeć tutaj temu przyciskowi. Co się stało? Dlaczego nie działa? Ok, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. To jest ten przycisk. Ja sobie tutaj obejrzę teraz, czy nie ma jakichś zimnych lutów. To wygląda właśnie dobrze, więc ten przycisk jeszcze mogę spróbować rozebrać. Coś cienkiego będę potrzebował, żeby podwadzić. Zobaczymy, czy da radę niezastąpiony nożyk garażowy. No oczywiście, że tak. Bez niego ani rusz. Jeszcze z drugiej strony należałoby jakoś to podwadzić. Nie chciałbym tego uszkodzić, bo może rokuje. To mi niestety nie podejdzie. Chociaż może. Może spróbujmy inaczej. Tam na razie to zapnę. Spróbuję z tej strony. No już prawie. Dobra, zrobimy pauzę. No dobra, udało się. Zrobiłem pauzę. Nie było sensu
żebyście oglądali, jak chłop 15 minut walczy ze spinką. Odpiąłem z tej strony, trochę wydziubałem to, ale zeszło. Dobra, dobra, do tego byłaby na przykład igła. No i co my tutaj mamy? Jest tutaj ten styk. Ja go przeczyszczę. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. Tutaj widzę jakieś, w tym miejscu, gdzie to się styka, widzę jakieś takie zanieczyszczenie. Już nie chciałbym tego rozbierać, tej blaszki, bo czuję, że już bym jej nie wsadził. Dobra, zobaczę, czy to jest czyste. Jeszcze tutaj troszkę. No dobra, teraz tak, ten mały czerwony element, który mi wypadł, znowu będę musiał umieścić w tej obudowie. Niedobrze, przydałaby się do tego pęseta. Ale ja może wrzucę to tak na nożyku. Albo i nie. No wszystko fajnie, tylko obok. Okej, wsadziłem to maleństwo. Teraz trzeba to złożyć w całość. Założę to tak. Odwrotnie, żeby mi to właśnie nie poleciało. Tutaj jeszcze jest przycisk pod rolką. Tutaj dwa boczne, no i prawy przycisk myszy. Miejmy nadzieję, że to będzie szybka akcja. Wpinam zasilanie. Tutaj sprawdzam, czy to mi dobrze leży. Płytka. Płytka jest na swoim miejscu. Obudowa. Okej. Nic nie lata w środku, to dobrze. Dobry znak. No i nie pozostało mi nic innego, jak skręcić myszkę. Tutaj spróbuję ten jeden ślizgacz przykleić. Natomiast z drugiego oderwałem taśmę dwustronną, więc ja sobie go wkleję na kawałek taśmy dwustronnej albo ewentualnie jakiś klej. Myszka wyłączona. Włożę moje akumulatory z powrotem na miejsce. Zamknę, włączymy.
Świeci. No i dobra, idziemy do komputera, zobaczymy, czy to w ogóle działa. Jestem znowu przy komputerze, otworzyłem Painta. Jak się domyślacie, to może być dobry znak. Myszka zaczęła działać. Wybrałem sobie narzędzie pędzla. No i mogę sobie z powrotem tutaj rysować. Jest pędzel wybrany. Weźmy, powiedzmy, spray. Również działa. Oczywiście to wszystko robię tym właśnie lewym klawiszem myszy, który mi nie działał, z którym był problem. Kolorek czerwony jest, działa tak samo. Także czasami nie warto wyrzucać jakiejś rzeczy, wydawać pieniędzy na nową. Ja z tej myszki ogólnie byłem i jestem bardzo zadowolony. Wystarczy czasami coś rozebrać i spróbować naprawić. Jak widzicie, udało się. Myszka działa. Mam nadzieję, że posłuży jeszcze jakiś czas. U mnie to akurat nie była kwestia jakichś zimnych lutów, które się często pojawiają, tylko właśnie problem leżał w zanieczyszczeniu tam na blaszce. Także wyczyszczone i wszystko znowu działa. Dzięki, do następnego odcinka. Cześć.